Także apel do wszystkich rodziców, uważajcie, co kupujecie swoim dzieciom. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku z serii Ile w tym cukru? Jako że pierwszy pilotażowy odcinek wzbudził dość duże zainteresowanie, uznałem, że musi powstać kolejna część. A dzisiaj sprawdzimy sobie, ile cukrów prostych zawierają produkty, które najczęściej kupujemy dla dzieci. Więc bierzemy dzisiaj na warsztat trzy klasyki. Smak dzieciństwa, czyli Bobofrut. Kolejny smak dzieciństwa, czyli mleko w tubce o smaku kakaowym. I niezbędnik każdego tosta na słodko, czyli Nutella. Jeszcze tylko roboczy strój doktora Zuckerberga i zaczynamy. Dajcie łapkę w górę, jeżeli mleko w tubce to smak waszego dzieciństwa. Wybrałem akurat smak, który ja najbardziej lubiłem. Wtedy, kiedy byłem dzieckiem, nie byłem świadom, ile to ma cukru. W sensie, jak się tego spróbuję, to wiadomo, że ma dużo cukru, no to jest słodkie jak cholera. Jednak wtedy o tym nie myślałem, teraz o tym myślę. Jak byłem dzieckiem, to nie miałem cukrzycy. Nie wiem, może moi rodzice myśleli. Chociaż w sumie nie, bo moja mama kiedyś, jak już byłem na studiach, to wysłała mi to w paczce, bo po prostu zostawiłem coś u niej w domu, odsyłała mi i dodatkowo dorzuciła, pamiętam, mleko w tubce, ale to jeszcze nie miałem cukrzycy i mogłem sobie na to pozwolić. Teraz już nie i naprawdę długo, długo jej nie jadłem. Sprawdźmy zatem, ile ma cukru. Cała taka jedna tubka waży 150 gram, a na 100 gram mleka przypada aż 55 gram cukru. Więc w całej tubce znajdziemy około 82 gram cukru prostego. Jak wygląda taka ilość cukru? 82 gramy cukru wyglądają właśnie w ten sposób. I to wszystko zmieściło się do takiej, powiedzmy, małej tubki. Także apel do wszystkich rodziców, uważajcie, co kupujecie swoim dzieciom. Kolejnym produktem, jednocześnie smakiem dzieciństwa, będzie Nutella. Nutella jaka jest? Każdy widzi. 350 gram ma taki słoik. Ile jest w tym cukru? Okazuje się, że w 100 gramach Nutelli znajdziemy aż 56 gramów cukru prostego. Dokładnie tyle cukru znajduje się w 100 gramach Nutelli. To są jakieś 3, może 4 kanapki. Trochę za dużo, nie? Nutella jest tym bardziej kierowana do dzieci i w ogóle promuje sport. Jest tutaj akurat taka reklama, gdzie można wygrać jakieś koszulki sportowe, więc jakoś to się ze sobą gryzie. Pokażę Wam teraz, ile cukru zawiera cały taki słoik Nutelli. I w tym celu nie mogę posłużyć się już tym cylindrem, bo będzie za mały. I tak jak w pierwszym odcinku, wykorzystam do tego szklankę. Tak swoją drogą to fajny zestaw, nie? Szklanka Coca-Coli, Nutella. O, nie brzmi zbyt zdrowo, a tym bardziej nie brzmi, jakby to robił cukrzyk. Jednak wracając do tematu, w takim słoiku znajdziemy około 196 gramów cukru, które wygląda w ten sposób. Tak więc, to jest 196 gramów cukru, które znajduje się w tym słoiku Nutelli. Smacznego! I teraz na koniec zostaje nam legendarny napój Bobofrut. Komu przypomniało się dzieciństwo, łapka w górę. Taka butelka ma pojemność 300 ml i w 100 ml znajdziemy aż 11,3 g cukru. Jednak przeczytajmy skład. Sok jabłkowy 36%, sok z białych winogron 35%, jabłka 20%, czarne jagody 4%, sok z czarnych jagód 3,8%, witamina C. Bobofrucie, Maciej z kanału Niesłodzę, darzy Cię wielkim szacunkiem. Ten sok składa się niemal w 100% z owoców, więc cały cukier jest pochodzenia naturalnego. Prawdopodobnie nie ma tu w ogóle dosypanego białego cukru. Tak więc nawet nie będę go pokazywał, bo to może zaszkodzić marce, a tego byśmy nie chcieli. I absolutnie nie jest to reklama Bobofrut, po prostu ten sok jest dobry i ma dobry skład i takich powinno być więcej. I ja coś takiego szanuję. Także spodziewajcie się w tej serii nie tylko produktów, które mają po prostu dużo dosypanego cukru i tyle, ale będę też starał się znajdować produkty, które są takie jak Bobofrut. Inne soki, bądźcie jak Bobofrut! I tym miłym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was na swojego Facebooka, do grupy Niesłodzę, na swojego Instagrama. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!